Dyrektorze, witamy w Krakowi. Pana stanowisko bardzo odpowiedzialne, też duże wyróżnienie. Co zadecydowało, że zdecydował się pan dołączyć do naszego klubu? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Generalnie nowe wyzwania zawsze mnie gdzieś tam motywują do, do podejmowania dalszych kroków też w moim rozwoju, więc tutaj bardzo mocno jestem wdzięczny kierownictwu klubu, klubu za tą otrzymaną szansę i mam nadzieję, że ta współpraca nasza będzie się układała w sposób wzorowy. Stanowisko dyrektora Akademii to jedna z najważniejszych posad w klubie piłkarskim. Jak pan rozumie tę rolę? Jaki będzie zakres Pana obowiązków? No i jakie zadania zostały przed Panem podstawione? Generalnie tutaj głównym moim zadaniem będzie koordynowanie jakby całej działalności struktury Akademii Krakowi. Chcę postawić tutaj przede wszystkim na odpowiednie relacje w kontekście moich relacji z trenerami, którzy bezpośrednio mają kontakt z drużynami, z zawodnikami, których w przyszłości chcielibyśmy widzieć w pierwszym zespole i też taka tutaj celowość będzie, aby tych zawodników kreować jak najwięcej, ale też musimy pamiętać o tym, żeby tych wszystkich wychowanków klubu w odpowiedni sposób uposażyć w takie cechy, które wiążą się z fair play, odpowiednimi jakby cechami, tak, ponieważ klub Krakowia zobowiązuje do tego, żeby w odpowiedni sposób się zachowywać, stanowić dobry wzór dla innych i na to będziemy kładli szczególny tutaj nacisk. Przedstawił Pan cechy, na które kładzie Pan nacisk podczas pracy z młodzieżą. A dla tych kibiców, którzy nie śledzą na co dzień tej sceny piłki młodzieżowej, jak opisałby Pan swoje dotychczasowe doświadczenie w pracy z młodymi adeptami piłki nożnej? Generalnie, jako piłkarz, jestem byłym zawodnikiem stali mielec. Następnie Trafiłem do Lechii, Gdańsk, gdzie przez 2,5 roku byłem zawodnikiem ścisłej tej pierwszej drużyny w ekstraklasie. Mam na swoim koncie pięć występów. Później niestety kontuzja gdzieś tam przekreśliła moje marzenia o kontynuowaniu kariery na wysokim poziomie, wobec czego poszedłem w kierunku właśnie własnej Akademii Piłkarskiej i różnych projektów, które dotyczą właśnie tej całej sfery rozwoju młodych ludzi. Znajdujemy się w Krakowia Training Center, w tej części kraju, na pewno wyróżniający się ośrodek. Czy już na tym etapie ma Pan w Głowie jakiś plan, czy powstały jakieś takie pierwsze schematy, które będzie się starał Pan w w życie, by wykorzystać tutaj stwarzane możliwości? Powiem tak. Sam ośrodek robi na mnie ogromne wrażenie. Wobec tego też czuję ogromną odpowiedzialność, tak, by te wszystkie obiekty, wszystkie sale, czy to konferencyjne pod kątem rozmów z zawodnikami czy boiska były w pełni wykorzystane. E, przyznam, że pierwszy etap mojej pracy e, będzie przede wszystkim polegał na tym, abym mógł poznać e, trenerów, tak, zawodników, e, pewne problemy, czy też te dobre strony i dopiero na tej podstawie będę chciał jakby e, ukierunkować nasze działania.